A na koniec sport i wiadomości z drugoligowych boisk. Stal Stalowa Wola zremisowała w Elblągu z Olimpią 1-1. Z kolei Siarka Tarnobrzeg gładko grała u siebie również Olimpię, ale z Zambrowa. Żółtoczarni wygrali 3-0. Przed tym spotkaniem piłkarze z Zambrowa nie mogli pochwalić się dobrym bilansem. Przegrali 3 z 4 meczów i zdołali strzelić zaledwie 2 bramki. Tymczasem gospodarze jeszcze w tym sezonie nie przegrali u siebie, dlatego to oni wbiegali na murawę w roli faworyta i nie zawiedli swoich kibiców. Siarka objęła prowadzenie już w 22 minucie. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego głową piłkę do siatki skierował Marcin Stefanik. 2 minuty po zmianie strony na listę strzelców wpisał się Konrad Stępień, popisując się mocnym uderzeniem z rzutu wolnego. A już 7 minut później po asyście Michała Żebrakowskiego wynik spotkania na 3-0 strzałem z bliska ustalił Daniel Koczon. Jestem zadowolony z postawy drużyny w wyniku. W trudnej sytuacji startowaliśmy, bo byliśmy w tej strefie spadkowej. Początek rozgrywek i chcemy jak najszybciej podbierać się. Musimy się po tym spotkaniu jak najszybciej to podnieść, zanalizować te błędy, które popełniamy, bo było ich zdecydowanie zbyt dużo. Mamy teraz kawałek drogi do domu, mamy czas na przemyślenia. Po 5 kolejkach Siarka z 7-punktowym dorobkiem plasuje się w środku ligowej tabeli. Tarnobrzeżanie mają niewiele czasu na regenerację, bo już w sobotę zmierzą się w Kołobrzegu z miejscową Kotwicą.